Cześć, dziś czas na jeden z bardziej lubionych filmów przeze mnie i sądzę, że przez Was również, czyli ulubieńcy. W tym miesiącu będą ulubieńcy z marca oraz kwietnia, ponieważ ostatnio nie nagrywam tego typu filmu. I tak, przechodzimy do rzeczy. Najpierw zacznę od pielęgnacji. Ostatnio odkryłam jakby fajny sposób demakijażu i chętnie się tym właśnie z Wami podzielę. Pierwszy produkt, po który sięgam, gdy robię demakijaż, jest to pianka z Pharmaceris. I to jest pianka z serii Alergiczna i Wrażliwa, łagodząca pianka myjąca do twarzy i oczu. Myślę, że jakoś ponad rok temu ja tej pianki używałam samodzielnie, to znaczy używałam tylko tej pianki i nic więcej już nie potrzebowałam do demakijażu. Natomiast teraz jak sięgam po tę piankę, to moja cera była podrażniona, zaczerwieniona, skóra zaczęła mi się bardziej przesuszać i miałam też takie suche placki po prostu na twarzy, co mi się ogólnie rzadko zdarza. I zaczęłam to mieszać. Zaczęłam mieszać, właściwie łączyć z innym produktem, o którym zaraz wspomnę. Więc tak, najpierw używam tej pianki, łączę z wodą, zmywam całą twarz, zarówno oczy, ponieważ ta pianka jest o tyle fajna, że nie podrażnia nam właśnie oczu, więc zmywam tą pianką całą twarz. Następnie sięgam po mojego ulubieńca, czyli płyn micelarny z Garniera i duże waciki nasączam płynem micelarnym i zdejmuję resztkę makijażu, która pozostała mi jeszcze na twarzy, bo jak nakładam tę piankę, to oczywiście zmywam, przemywam lekko wodą i później właśnie sięgam po ten płyn micelarny. Nie przecieram ręcznikiem, bo zauważam, że ręczniki niestety podrażniają moją skórę i tak naprawdę demakijaż zajmuje mi dosłownie chwilę. Wcześniej używałam tylko tego płynu micelarnego, natomiast po pierwsze sporo wacików mi się zużywało, po drugie dłużej mi się z tym schodziło, więc cieszę się, że połączyłam właśnie te dwa produkty i sprawdza się u mnie rewelacyjnie, bo to jest szybkie, łatwe, wygodne i no. W ogóle ja bardzo lubię przemywać twarz wodą, jakoś wtedy czuję, że ta skóra jest rzeczywiście oczyszczona. Także to jest to. Też przy okazji płyn micelarny jakby wyrównuje pH mojej skóry. Moja skóra, nie wiem czemu, nie lubi toników. Używałam wielu, próbowałam wielu tych koreańskich, klasycznych, zwykłych. Nie, skóra jest podrażniona, zaczerwieniona, także płyn micelarny u mnie sprawdza się najlepiej. Następnie przechodzimy do kolorówki już. Gdy zaczęło się robić trochę cieplej, było powyżej 20 stopni, to zaczęłam sięgać po lżejsze podkłady i BB kremy. I właśnie, jeśli chodzi o BB krem, to jest coś rewelacyjnego. Jest to BLTC Long Lasting BB Whitening and Repairing BB Cream. To jest marka koreańska i ją można znaleźć w Minty Shop. I co robi ten produkt, to to, że po pierwsze ma świetne krycie, naprawdę świetne, ma gęstą konsystencję, fajnie nawilża skórę, chociaż ja zawsze przed BB kremami i tak nakładam po prostu zwykły krem nawilżający. On, tak jak wszystkie BB kremy, ma delikatny taki szarawy odcień, natomiast on pięknie stapia się z naszą skórą, on pięknie dopasowuje się do naszego kolorytu skóry. Na początku, gdy go nakładamy, może się wydawać zbyt taki szarawy, niezbyt ładnie wyglądający, ale trzeba mu dać koło godzinki, coś koło tego, i on się pięknie stopi z naszą skórą. Wygląda rewelacyjnie przez cały dzień. Rzeczywiście jest długotrwały, bo on trzyma się na mojej twarzy calutki dzień. Byłam w szoku, bo żaden BB krem wcześniej nie trzymał się na mojej twarzy tak długo i tak pięknie jak on. On się trzyma tak samo jak zwykły, klasyczny podkład. Gdy robię demakijaż, jest jego jeszcze mnóstwo na waciku. Po prostu wow, to jest totalny mój hicior. Polecam bardzo Wam serdecznie. W chłodniejsze dni jednak, gdy chcę uzyskać efekt rozświetlonej skóry, to sięgam teraz po Bourjois Healthy Mix. Jest to nowa wersja. Ja mam w odcieniu 52, natomiast jest dla mnie delikatnie za ciemny, przez co muszę go rozjaśniać i używam do tego celu oczywiście NYX Pro Foundation Mixer, który uwielbiam, ale wracając do tego. Ta nowa wersja sprawdza się u mnie lepiej niż poprzednia. Trzyma się dłużej na mojej skórze, pięknie wygląda przez cały dzień, nie świecę się po tym podkładzie zbyt szybko. W ogóle ten podkład mam dzisiaj na twarzy. Ta skóra wygląda na taką świetlistą, zdrową, promienną. Rewelacja po prostu. I tak jak już zaczęłam wspominać, to wspomnę jeszcze o tym rozjaśniaczu, który uwielbiam, używam cały czas do różnych kosmetyków. Polecam Wam polować na ten produkt, bo jestem przekonana, że Wam się sprawdzi. Tym bardziej, jeśli macie jasną karnację. On naprawdę ratuje tyłek. I jeśli chodzi jeszcze o produkty do twarzy, to bardzo polubiłam ten korektor Start. Jest to Shape Tape.
Ja mam niestety w ciemnym odcieniu, który jest dla mnie za ciemny i to jest light neutral. Jeszcze sięgnę na pewno po, myślę, że taki jaśniejszy fair light czy fair sand, coś takiego. Ale ja właśnie mieszam sobie te dwa produkty i świetnie się sprawdza to pod oczy. Ten korektor utrzymuje się całutki dzień pod oczami, ma świetne krycie. Jeśli chodzi o moje okolice pod oczami, nie przesusza, nie czuję ciężkości. Jest rewelacyjny po prostu. Niestety jest cholernie drogi, ale i tak kupię jaśniejszą wersję, bo jest tego warty. Jeśli macie suchą skórę, bądź okolica pod oczami jest przesuszona, to ten korektor będzie widać. On będzie się odznaczał, będzie dla Was za ciężki. Ale jeśli nie macie problemów z przesuszeniem się skóry pod oczami, to rewelacyjny korektor. Jeśli oczywiście szukacie mocnego krycia, bo jeśli nie, to nie ma takiej potrzeby. Wspomnę o rzęsach, które mam właśnie na oczach, bo je uwielbiam. Są to rzęsy Ardell Baby Wispies. I to są rzęsy troszkę krótsze, mniej dramatyczne niż Ardell Demi Wispies. Dramatyczne z tego względu, że wiem, że dla niektórych są naturalne i są delikatne i nie dają zbyt intensywnego efektu, ale jeśli chodzi o moją budowę oka, mojej w ogóle twarzy, to Demi Wispies są dla mnie trochę zbyt dramatyczne. Jeśli chodzi o te, to jest po prostu idealny model dla mnie, bo one pięknie zagęszczają rzęsy, wydłużają je. No po prostu no widzicie, jak to wygląda. To jest coś niesamowitego. Dają delikatny efekt, ale jednak przykuwający uwagę. Świetnie sprawdza się na co dzień, ale jeśli nie lubicie zbyt dramatycznych rzęs na oczach, to jak najbardziej na wieczór również się sprawdzą. Są lekkie, wygodne, rewelacje. Po prostu uwielbiam. Już wiele razy je pokazywałam na filmach, bo po prostu uwielbiam po nie sięgać. Jeśli jednak dla Was Demi Wispies są wystarczające, są delikatne, to nie sięgajcie po te Baby Wispies, bo będą dla Was zdecydowanie za delikatne. Teraz czas na usta. Mam dwa produkty, które Wam polecę. Pierwsza pomadka jest to Eveline Velvet Matte. Ja akurat tę pomadkę mam w odcieniu 413, to jest dosyć ciemny kolor. I ta pomadka trzymała się u mnie rewelacyjnie. Wspominałam o tej pomadce w filmie z tym, co polecam kupić w Rossmanie. I też pisałyście mi, że kupiłyście i jesteście również zadowolone, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Ta pomadka jest po pierwsze właśnie długotrwała. Na moich wąskich ustach mało matowych pomadek trzyma się zbyt długo, ponieważ u mnie bardzo szybko widać te granice. Nie kruszy się, jest bardzo komfortowa na ustach, nie jest wyczuwalna, nie czujecie takiej suchości, takiej kredowatości? Takiej kredy na ustach, może tak. I tak jak wspominałam, u mnie trzyma się bardzo długo, około 7 godzin. No to jest coś niesamowitego. Jem, piję, po prostu wszystko, a to się nadal trzyma. Także polecam jak najbardziej, nie jest też droga. Druga pomadka, którą mam właśnie na ustach, jest to Sephora. I to jest pomadka Cream Lip Stain. I to jest odcień akurat 06. Ta pomadka jest troszkę mniej trwała niż ta z Eveline. Natomiast po pierwsze uwielbiam kolor, jaki ma ta pomadka. I to, jak ona jest komfortowa na ustach, tak samo jak jest w przypadku Eveline. Nie czuję tej pomadki na ustach, faktycznie nie zjada się tak samo jak po prostu kremowa, zwykła pomadka, bo gdy piję po prostu wodę, herbatę, to spokojnie ona nadal się trzyma na ustach. Uwielbiam. To jest naprawdę świetny produkt. Kosztuje w regularnej cenie 45 czy 40 zł. Także myślę, że cena jest naprawdę atrakcyjna. Jest wiele odcieni do wyboru. Bardzo fajna, komfortowa pomadka, jak najbardziej Wam polecam, bardzo długo się na nią czaiłam. Aha, jeśli chodzi jeszcze o aplikację, ona ma taką wodnistą konsystencję, ma świetną pigmentację, raz, dwa można sobie wyrysować kontur ust, ma też fajny aplikator, dzięki czemu właśnie łatwo można sobie nawet zrobić ostry kontur, co mi się bardzo podoba, bo w niektórych pomadkach matowych, takich płynnych, niestety te aplikatory są dosyć felerne, bo nie zawsze można sobie ładnie wyrysować te ostre linie przy krawędziach. Także polecam, wypróbujcie, bo myślę, że warto. Tym bardziej, jeśli macie duże usta, to ta pomadka będzie się trzymać u Was świetnie. Także to wszystkie produkty, którymi chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co Wy ostatnio bardzo próbujecie, ale to coś takiego, po prostu takie hiciory, że chcecie się podzielić z tym z innymi. Będzie nam na pewno bardzo miło i z chęcią skorzystamy. Także co? Do zobaczenia już niedługo. Cześć!